No wiesz, jak to mówią, duże do roboty, małe do pieszczoty i tak samo na mężczyzn się przekłada. A ciekawe, zgłębię ten temat i dobra. Ale słuchaj, ale ty będziesz zadawał pytania? Tak, słuchajcie. No właśnie, bo powiedz nam, jak to będzie tak szybko, żebyśmy wiedziały. Spokojnie, będzie dobrze. Już się nagrywam. Kochani, mam przyjemność Wam przedstawić dwie cudowne istoty. Aleksandra i Agnieszka. I akurat jest tak, że wyszliśmy z Dark Roomu i jest to taki czas szczególnej refleksji dla nas, prawda? Wiele rzeczy się zadziało, o których mówiliśmy więcej. Ale chciałbym tak bardzo krótko z Wami chwilkę porozmawiać na temat tego właśnie Waszych odczuć. Dlaczego ten darkroom? Co Was skłoniło? Wiem, że Wy w swoim takim zainteresowaniu lubicie właśnie tak eksperymentować, jeżeli chodzi o dietę, odkrywać swoje zdrowie i tak dalej. Dlaczego ten darkroom? Dlaczego to Was skłoniło? Ja to dlatego, że ja czytałam kiedyś o darkroomie dawno temu. Wtedy to jeszcze nie przykuło mojej uwagi, ale teraz jestem w takim momencie mojego życia, że szukam kolejnych dróg, żeby spotkać prawdziwą siebie, moje wyższe ja, jeśli by się dało, i zrozumieć, kim jestem tak naprawdę. I czy darkroom Ci to pomógł w tym? Bardzo mi pomógł. Ja po raz pierwszy w życiu miałam całkowitą, jeżeli można mieć pewność, to pewność, że spotkałam swoje wyższe ja, nawiązałam z nim kontakt, że zrozumiałam, że umysł, ja fizyczna, moje ciało i wyższe moje ja, to jest jedność. Także to bardzo mi dużo dało, bardzo. O, cudownie. To jest, wiesz co, ja powiem Ci, że to jest mój największy cel, jeżeli chodzi o Dark Room, żeby poznać samego siebie, żeby odkryć samego siebie, bo jak mamy to, to potem wszystko inne po prostu jest przejrzyste, klarowne. Wiemy, kim jesteśmy. A Ty, Aleksandra, powiedz. Ja też słyszałam o Dark Roomie już wiele, wiele lat temu. Ale wtedy nie rezonowało to ze mną. To widocznie nie byłam jeszcze gotowa na coś takiego. I teraz, jak przeczytałam online o tych twoich darkroomach, to poczułam, że ja chcę przyjechać i to przeżyć. I ponieważ staram się właśnie kierować tymi takimi odczuciami moimi wewnętrznymi, że jak czuję, że to jest dla mnie, to robię, to przyjechałam. I że bez żadnych wątpliwości weszłam i w ten darkroom. No i co się zrobił ten darkroom? Był przyjemny, nieprzyjemny? Więc powiem tak, samo przeżycie bywa i przyjemne, i nieprzyjemne. Przez pierwsze półtorej doby to ja po prostu spałam i odpoczywałam. A potem już było czasami mniej przyjemnie, bo ja jestem nawykła do fizycznego ruchu i no tego tam nie ma. Niemniej jednak to, co przeżyłam, rekompensuje w pełni poświęcenie, które musiałam przeżyć w tym darkroomie. I spotkałam siebie i zobaczyłam, co jest dla mnie w życiu ważne, jakie osoby są dla mnie ważne, co ja bym chciała dalej robić, przynajmniej na najbliższy czas. I no jest to takie, jakby człowiek jest nagi w tym darkroomie. Nagi psychicznie oczywiście. Ale niesamowite to jest, bo też miałaś mnóstwo wglądów, Agnieszka, w swoje relacje, w swoją przyszłość, miałaś takie wglądy, to było... Ja to nie jest coś, co się zdarza u mnie codziennie, a z taką siłą to się w tej chwili zdarzyło po raz pierwszy, że ja aż tak głęboko weszłam w siebie i właśnie w najbliższą przyszłość, w relacje. Ty, która w wielu różnych warsztatach, różne procesy i bez picia na owocach i tak dalej. Ale tak to dalej. Było najsilniejsze zdecydowanie ze wszystkich procesów czy prób, które przeżyłam. Także to jest po prostu, to dla mnie było to fizycznie dosyć ciężkie, podobnie jak Aleksandra tu wspomniała, bezruch jest ciężki, ale to naprawdę się opłaca, a poza tym u mnie się zrobił taki intensywny detoks również fizyczny, że ja myślałam, że ja już jestem oczyszczona jako tako przy zwykłych
tygodniowych suchych postach nie odczuwałam bólu. Słyszycie? Tygodniowe suche posty. I to wielokrotne. I wielokrotne. Tak, ja w sumie trzy razy zrobiłam tygodniowy i raz 3,5 dnia. Takie jednodniowe do 36 godzin to robię w każdym tygodniu. A tu się okazało, że wszystkie jakieś zastałe choroby się odezwały, wszystkie stawy mnie bolały, kości, nie było mi niedobrze, bolała mnie głowa. I tylko 2 dni, niecałe nawet. A potem już było wszystko wspaniale. Ja dopiero teraz zrozumiałam, że to był prawdziwy detoks. No właśnie, u Ciebie też ten detoks przyszedł bardzo mocno, głęboko, w porównaniu z Twoimi doświadczeniami związanymi z detoksem. To się zgadza. Ja też wielokrotnie robiłam pełne 7 dni całkowitego suchego postu. I owszem, miałam jakieś tam oczyszczenia, bo miałam, ale to, co się stało tutaj, to przekracza wszelkie granice. I ja, słuchajcie, wiele lat jestem na diecie surowej. Ostatnie ponad miesiąc jestem tylko na sokach. Powinna być super oprzyszczona. No niestety, niestety, ja się, szczerze powiedziawszy, cieszyłam z tych moich bóli, bo mnie bolały nogi, bolały mnie korzonki, odezwały się jakieś nerwy i miałam w palcu, także przestałam czuć palec przez chwilę. I ja to przyjmuję z radością, bo to znaczy, że ja się oczyszczam, że to przyszło na chwilę i się odejdzie ode mnie, już będę zdrowsza. Także to naprawdę był detoks mojego życia, tak to mogę określić, zarówno w głowie, psychiczny, duchowy, i taki właśnie fizyczny, na najgłębszym poziomie. Oj, kochane, słuchajcie, ja wielokrotnie mówię, jak bardzo wielkie wzruszenie się pojawia we mnie, kiedy słyszę takie świadectwa, że dark room taki niepozorny, takie zatrzymanie, a jest tak potężnym narzędziem w odkrywaniu samego siebie. I jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo wspominałyście o tym, że był tam przez wiele długiego czasu jakiś ból właśnie po tym jakimś kontuzji podczas biegania, prawda? Tak. Ja mam od 4 lat stan zapalny ścięgna Achillesa, przyczepów konkretnie przy stopie i wszystkie inne. Zawsze mi się polepsza podczas tygodnia na przykład na sucho, ale to wraca, jak zaczynam się odżywiać. I zawsze to troszkę czuję mimo wszystko, a w tej chwili, słuchajcie, po wielu godzinach na leżeniu to powinna mieć na sztywnych nogach, a tu nic. I nawet się masowałam, bo mnie zawsze trochę boli. Nic mnie na mnie boli, także to jest po prostu magia. Ale sprawdzimy za tydzień, za miesiąc, bo to tak, są... Tak, oczywiście, prawda? Oczywiście, ale to trochę zależy od dyscypliny, bo ja myślę, gdybym na przykład wróciła, ja jestem weganką surową, ale zdarzyło mi się parę razy wrócić do wegańskiej gotowanej i zawsze mi się bardzo to pogarszało, także praktycznie chodzić nie mogłam. Natomiast myślę, ja też jestem w tej chwili na sokach, że jeżeli utrzymam to, to się jakby umocni i zostanie, i nawet jeżeli zjem sobie, powiedzmy, sałatkę, to nie wróci. Słuchajcie, dziewczyny, w ogóle dla mnie jesteście takimi wyjątkowymi istotami, bo od wielu lat was obserwuję i to wasze zainteresowanie dietą, detoksem, zdrowiem, po prostu jest zaskakujące, bo jak ja to słyszę, a tak leciutko, 7 dni na sucho, tutaj same soki, tak, to tak jest cały czas powtarzające się, przejawiające się w waszym doświadczeniu. Jak to wyszło? Skąd to wyszło? Bo tak, tak razem dwie siostry, które takie tematy poruszają jakby razem. To może ja zacznę od siebie. Ja zaczęłam się naturalnie leczyć, ponieważ 2 razy byłam chora i no takie choroby cywilizacyjne, bym powiedziała, na które lekarze proponowali mi tylko rozwiązania chemiczne. A mnie to nigdy, ja nie znoszę brać tabletek. Raz to było nadciśnienie, ja byłam młodą dziewczyną, 29 lat jeszcze wtedy miałam, dzieci nie miałam. I w związku z tym lekarz mi po przebadaniu 2-dniowym w szpitalu zaproponował właśnie tabletki do końca życia. Więc ja zaczęłam szukać i odkryłam, że może rzucę mięso i mi pomoże. I rzeczywiście tak zrobiłam i w ciągu 2 lata byłam na lekach, w ciągu 3 miesięcy wyzdrowiałam i nie miałam od tej pory żadnego ataku nadciśnienia. Więc zaczęłam, no to już coś w tym jest, prawda? W międzyczasie zaczęłam uprawiać jogę, więc ten duchowy aspekt też wszedł w moją, że na przykład nie chcę jeść mięsa, bo to zabijanie, tak, ale to już jest prawda, to było później, szczerze przyznam się, że to była późniejsza warstwa. Później po ciąży uaktywniło się u mnie Hashimoto, który jest w naszej rodzinie wrodzoną, znaczy chorobą wielu kobiet. I przeszłam, słuchajcie, wtedy
Wtedy byłam już weganką, bo moje dziecko bardzo płakało, miało kolki, kiedy ją karmiłam, jak jadłam niewegańskie produkty. Zostałam weganką i jak przyszłam na surowe, to wyleczyłam to Hashimoto, więc pomyślałam, o, no to znowu mam sygnał, że tak powinnam kontynuować. I no właśnie tak to weszło i to jest jak się z tej ścieżki ciężko zejść, jak się widzi, jak reaguje ciało, że ciało się robi ładniejsze, słuchajcie, że człowiek czuje się, wygląda młodziej, że ma nagle siłę na bieganie, na rzeczy, które nie miał siły, bo myślał, że jest zdrowy, dopóki nie odkrył, że wydelikatnienie diety sprawia, że człowiek czuje się zupełnie inaczej, jakby zdjął skorupę i wyjął głowę z chmury. No i to tak naturalnie, później posty, później to tamto, tego się po prostu nie da zatrzymać. A siostra za tobą podążała, tak? Czy no inspirowana była ci podobnie? To znaczy jest tak, moja droga siostra, ona została najpierw wegetarianką, jak miała lat 20, ja jestem o 11 lat starsza i ja tak sobie pomyślałam, no młodzież to tam poszaleje i jej przejdzie, ja byłam strasznie kiełbasiana w tym czasie. Kiełbasiana. No bardzo kochałam kiełbasy. Nie mięso, tylko właśnie takie w sensie kotletów mięsnych, tylko właśnie kiełbasy. I jak miałam lat 40, to miałam w swoim życiu chaos i nagle przyszło mi do głowy, że to jedno, co mogę w jakiś sposób kontrolować, to jest dieta, więc pomyślałam sobie, zrobię półroczną próbę przejścia na wegetariańską, nie na wegańską, tylko na wegetariańską dietę. I ta próba, że tak powiem, trwała przez wiele, wiele lat, kiedy to w 12 roku przeszłam na weganizm i od razu na surowy skoczyłam na głęboką wodę. Także ja się dużo lepiej czułam zawsze, niemniej jednak do takich właśnie surowa dieta i dalsze detoksy, oczyszczania, różne procesy spowodowało dokładnie to samo, co, bo my jesteśmy siostrami, także co u mojej siostry z rodziny po stronie mamy, mamy skłonności różnego rodzaju. Mnie też się ujawniło Hashimoto. Hashimoto to, dla tych, co nie wiedzą, to jest chroniczne zapalenie tarczycy, które jest zawsze do końca życia i ten stan zapalny niszczy tarczycę, w związku z tym je się syntetyczne hormony, można żyć 100 lat z tym, ale trzeba jeść codziennie tabletkę, która kompensuje ten naturalny brak, ponieważ tarczyca jest niewydolna. Jest to choroba genetycznie przekazywana, jest autoimmunologiczna i według oficjalnej medycyny jest po prostu nieuleczalna. Nie ma takiej opcji. Mhm. I myśmy z siostrą się zdecydowały, byłyśmy wtedy razem na Woodstock Fruit Festival. To jest taki zlot frutarian w Stanach. I tam odstawiłyśmy tabletki, co jest ryzykowne. Ja każdemu mówię, że to musi na własne ryzyko. Przez pierwsze parę miesięcy wyniki mi się pogorszyły i 100% surowej diety, i to takiej diety tej wersji 80-10-10, czyli je się głównie owoce i zielone liście. I słuchajcie, a po 8 miesiącach miałam wyniki lepsze niż jak jadłam tabletki i to się od tamtej pory utrzymuje. I nikt mi, jak ja się w końcu przyznałam mojemu lekarzowi, to mi robiła kilkakrotnie badania wszystkich hormonów i ona powiedziała, że to jest niemożliwe, no ale wyniki mówią przeciwko. Byłaś taka dosyć radykalna w tym 80-10-10 owoce, tylko tak. Surowe, żadnych innych tam. Tak, tak. Do tego, słuchajcie, bo nawet gotowane ziemniaki, które są moją miłością tajemną, bardzo, a szczególnie też i produkty sojowe, na przykład jak się jest weganie jedzą, to one niestety przy chorobach autoimmunologicznych nie są najlepsze. Także nawet jak się jest weganinem, ale ma się problemy zdrowotne, to należy spróbować surowej diety, bo to jest po prostu panaceum, z którego się z niczym nie da porównać. I miałam też zaczęłam mieć bóle stawów u nas w rodzinie. Kobiety mają wszystkie zwyrodniałe kręgosłupy, palce, jakieś artrozy, wszystko powyginane. I jak zbliżałam się do 50, bo w ogóle, słuchajcie, 57 lat mam, żeby nie było wątpliwości. Jak się zbliżałam do 50, zaczęły boleć mnie stawy. I właśnie też mi pomogło. Ta surowa dieta pomogła mi, całkowicie mi to zniknęło. Także moja mama mi powiedziała, a po to dlatego, że to tak tylko jeszcze masz, to jeszcze się wróci. A ja zauważyłam, że jeżeli kiedykolwiek zdarzyło mi się, bo zdarzyło mi się parokrotnie jeść gotowane wegańskie, ja nigdy nie jem nic innego, ale gotowane, to natychmiast wracało, szczególnie jeżeli jakiekolwiek produkty zbożowe jadłam. Natomiast tak jak jem, to nie odczuwam tego w ogóle. Dlatego tak się zdziwiłam, że podczas dark roomu jeszcze mnie te bóle stawów... Coś wyszło, ale to widocznie jeszcze nie wyczyszczone było do końca, ale na co dzień tego nie mam w ogóle. Także po prostu nikt mnie nie przekona, że naturalne metody
nie są lepsze niż medycyna oficjalna, bo moja lekarka nie tylko, wiecie, przy Hashimoto ma się przeciwciała i przeciwciała one nigdy nie nikną według medycyny. Jak się już ma przeciwciała, to się je ma, nawet jak człowiek jest relatywnie zdrowy, na przykład po żółtaczkach też się ma przeciwciała. A u nas one nie zniknęły, ale z wartości typu 600 spadły na 60. To też uważam, że to jest rewelacja. I mi się wydaje, że jeszcze parę lat tak właśnie na sokach, na owocach i mogą całkowicie zniknąć. Wierzę w to, że to jest możliwe. Niesamowite. Dziewczyny, bo tak chcąc też, mam jeszcze dwie rzeczy, które chciałbym poruszyć, a widzę i czuję, że tutaj byłoby mega temat godzina, rzeka. Dwie. Można tak, byłoby porozmawiać na temat właśnie zdrowia i dbania o zdrowie. Też zauważyłem, że w waszym zainteresowaniu są te takie, można powiedzieć, suche głodówki, posty, prawda? Skąd to wyszło? Bo to jest takie też niespotykane, bo mówimy woda, czy tam jakieś soki, ale na sucho. Jak długo byliście na sucho w swoich challenge'ach, wyzwaniach? Więc jak długo? Ja byłam 7 dni i byłam najdłużej, ale ja jestem po 7 dniach w tak dobrym stanie, że mogłam to ciągnąć, tylko jakoś nigdy się nie zdecydowałam na to. I jak ja mówię w dobrym stanie, to mam na myśli, że 7 dnia skakałyśmy z łodzi do morza i pływałyśmy wokół łodzi. To jest dobry stan, a nie, że przeżyłam. Od razu mówię. Myśmy codziennie chodziły na długie spacery z psem, także to w ogóle... Nie ma takiego, że człowiek umiera. Ale skąd to zainteresowanie? Bo to jest takie nietypowe. Na sucho, no to wiesz, 2-3 dni to już umieramy. Tak. No. Zainteresowanie było... Ja w ogóle poszczę od bardzo dawna, tylko przez wiele lat pościłam na wodzie. I dla mnie to są zawsze cięższe, bo na wodzie jednak coś człowiek wkłada do ust i to jakby powoduje, że ten organizm tam działa. W sensie, że na przykład może czuć człowiek głód albo... No nie jest to takie fajne, jakby się wydawało. I jak usłyszałam, że w ogóle robią ludzie suche głodówki, to od razu, Boże, a oni nie umierają, słuchajcie, także ja miałam taką pierwszą reakcję i bardzo długo się bałam. Zaczęłam ale postanowiłam spróbować, bo no już tyle osób, że tak powiem, które znałam i ufałam, mówiło mi, że przeżyły i że to nie jest problem, że postanowiłam im zaufać. Zaczęłam od 24 godzin, przeżyłam. Zrobiłam dwudniową, przeżyłam. Później zrobiłam 3,5-dniową i przeżyłam. Później zrobiłam 7-dniową i przeżyłam. A teraz może zrobię dłuższą i przeżyję, bo naprawdę nie umiera się na suchej głodówce. Byle z niej ostrożnie i powoli wychodzić, bo to jest, że tak powiem, dla organizmu większy wstrząs niż sucha głodówka. I od razu mówię, że pierwsze suche głodówki będą straszne, nie będziecie mieli siły, ale to nie szkodzi, bo im więcej to robicie, tym organizm lepiej na to reaguje i wcale nie ma tak strasznych przeżyć. A sucha głodówka jest jak operacja bez skalpela. To się nie da porównać do wodnej głodówki. To już po 4 dniach macie takie detoksy, żebyście sobie tego nie wyobrażali. Ropa może wam wyjść, mogą być bóle, mogą być cuda na kiju. Także jeśli chodzi o wodne głodówki, to po prostu nie jest warte tego czasu. A tym bardziej, że mówią ci, co się na tym znają, że jeden dzień suchej głodówki daje to samo, co 3 dni wodnej. Także jak się jest na detoksie suchym, na głodówce suchej 7 dni, to tak jakby 21 dni na wodzie. A tu jednocześnie ja w ogóle nie jestem głodna na suchej, a na wodnej jestem głodna cały czas. I zobaczcie teraz, bo też wasza refleksja. Macie suchą głodówkę, jest jeszcze dargrum. I jeszcze pojawiło się większe oczyszczenie ze względu na to, że faktycznie energia bardzo mocno sfokusowała się na ten bezruch. I to pobudziło mnóstwo rzeczy. I wydaje się energii na inne głupstwa, że tak powiem. Tak, bo ten błąd, można w cudzysłowie błąd, doświadczenie, to było to, że my zawsze byłyśmy bardzo aktywne podczas suchych głodówek. A to nie do końca musi być to najlepsze, co tak naprawdę jest nam potrzebne. A dziewczyny, teraz tak kończąc, reasumując, bo widzę, że tu wiele fajnych tematów, na inny czas umówimy się. Są osoby, które słuchają. Jesteśmy dzisiaj po dargrumie. Wyszliśmy z tych 4 nocy i 3 dni bez jedzenia, bez picia. Już tutaj jest słońce, światło, nowe życie, och i ach. Są osoby słuchające i no takie może być zadziwienie, jak to. Jak to możliwe, że ten dargrum jest takim narzędziem, który robi tak wiele dobrego? Co byście takim osobom powiedziały?
nie zachęcając, nie zachęcając, może faktycznie nie przychodźcie, bo to jest zatrzymanie, naprawdę to zatrzymanie. To znaczy ja uważam, że należy przyjść nie na siłę, tylko dlatego, że ktoś albo ty sam się przymuszasz, tylko musisz czuć, że tego chcesz i tego się nie boisz w żaden sposób, bo to ci się naprawdę ci to da tyle, tylko trzeba do tego dojrzeć. Tak jak tu siostra wspomniała, że słyszała o tym wcześniej, ale z nią nie rezonowało. Ja uważam, że należy wyczekać to, ale jeżeli czujesz, że chcesz sobie zafundować taką wewnętrzną kąpiel, czyszczenie ciała, duszy i umysłu, to naprawdę jest warte każdego czasu, warte zniesienia pewnych niewygód, bo właśnie dla osób, które się ruszają, to jest dosyć ciężko leżeć przez kilka dni w ciemności i się nie ruszać. No, ruszamy się, ja tam mówię o gimnastyce, tak. Ale no to ja się ruszałam, leżąco, ja się ruszałam, ale mi chodzi chodzenia po lesie przez godzinę, to się tego tam nie da zrobić. Także to jest naprawdę warte i ja myślę, że ja to powtórzę jeszcze, bo na pewno się jeszcze coś tam do wyczyszczenia znajdzie. I to nie jest łatwy proces, także naprawdę trzeba do tego dojrzeć, ale to jest warte tego. Naprawdę warte. I polecam. Cudownie, dziewczyny. Słuchajcie, życzę wam wszystkiego najlepszego. Wam wszystkim. Niech się dzieje najlepiej, bo to chodzi o to, żeby nam działo się tak dobrze. W tym jednym ważnym takim elemencie, w tym poznaniu siebie, w tym słuchaniu swojej duszy, tej integracji, harmonii siebie we wszystkim. Dziękuję wam bardzo. My też bardzo dziękujemy i pamiętajcie, podążajcie za własnym sercem. Dokładnie tak. Za własnym sercem.